pod wpływem tych grzechów po prostu, pod wpływem tych grzechów, możesz spojrzeć na kobietę, to już jest cudzołóstwo. A przecież jak się jedzie autobusem, to się patrzy na kobietę. Prawda? To ja tych grzechów zrobię, daj spokój. Kto patrzy, porządnie wie na niewiastę, już popełnił cudzołóstwo. Czasami językiem pokazuje, zaczyna widać w autobusie. Patrzy na mnie, tak, tak. No tak, ale zanim się dobierze taka para narzeczeńska, to można nie znaleźć takiej. Ideał. Może ja szukam za bardzo ideału. Mogę po prostu przyjąć takim życiu, jakim jest. Nic mi się nie układało w życiu. Chciałem założyć rodzinę, ale mi się nie wyszło. Nie znalazłem takiej kobiety. Żyłem kiedyś 7 lat z kobietą, ale ona mnie zdradziła. I od tej pory jakieś miałem problemy ze znalezieniem partnerki życiowej. Jakiś miałem uraz psychiczny do kobiet. No. Znaczy, że jedna mnie zdradzi i już będę myślał, że każda mnie zdradzi, a może są takie, które nie zdradzą, nie? Tak? A poza tym kwestia małżeństwa, no kto bierze poruszoną za żonę, co założy, to już jest grzech. No. Przecież nie znajdzie się bez grzechu kobiety. Zawsze jakieś tam grzeszki ma kobieta. Jakieś diabełki wstępują w kobietę. Odchylenia. No. Kupuje człowiek później jakieś pornosy w kiosku, pipszoły wychodzą, nagi kobiety pokazują. Tak? No to już się, to już jest jedno zbliżenie do grzechu, no. Żeby zrealizować ten grzech cudzołóstwa. No bo jak się ma dwie kobiety, to już jest cudzołóstwo.